rzeczach związanych z nowym porządkiem świata, to może trochę przerażać, ale nie musisz się denerwować. Czytam o tym wiele książek. Myślę, że mam dobre zrozumienie tego, co się dzieje. Czytam o mikrochipach i różnych innych rzeczach. Oglądam wydarzenia światowe, a potem idę spać. Bo Psalm II jest środkiem uspokajającym. Wiele więcej o nowym porządku świata w nagraniu CSE 103. Przejrzymy pokrótce historię konfliktu, a potem powiem o praktycznych rzeczach, które możesz zrobić dla swojego generała. Bóg stworzył świat, świat jest Jego i to On ustanawia zasady. Biblia mówi, pańska jest ziemia. Jeśli ci się to nie podoba, stwórz własny świat, ale to miejsce jest Jego. Około 6000 lat temu, prawdopodobnie w pierwszych 100 latach od stworzenia, Lucyfer zdecydował, że chce być Bogiem. Niemożliwe jest, by Lucyfer spadł z nieba przed stworzeniem. Mowa o tym na DVD numer 2 o teorii przerwy czasowej i teorii dzień-wiek. Szatan nie mógł upaść przed stworzeniem. Jakiś czas po stworzeniu, może 100 lat, Lucyfer zdecydował, że chce być Bogiem. Bóg stworzył świat. Szatan zbuntował się przeciw Bogu i próbował zniszczyć jego stworzenie. To temat tej sesji. Wydaje się, że szatan chce zrobić co najmniej 3 rzeczy. Chce uczynić człowieka niegodziwym, tak by Bóg musiał go zniszczyć. Szatan uczynił ludzi niegodziwymi za dni Noego i Bóg musiał ich zabić. Wszystkich poza Noem i jego rodziną. Szatan mocno się stara, by ludzie byli niegodziwi, tak by Bóg mógł zniszczyć swoje stworzenie. To jeden z jego celów. Po drugie, chce przekonać niektórych ludzi, by niszczyli innych. Adolf Hitler myślał, że musi zabić Żydów. Pol Pot myślał, że musi zabić Kambodżan. Ludzie uważają, że trzeba wszystkich zabić. Talibowie myślą, że muszą zabić każdego, kto nie nawraca się na islam. Nawiasem mówiąc, Koran wyraźnie uczy, że jak ktoś nie nawróci się na islam, musi zginąć. Więcej o tym na DVD numer 7. Chwała Bogu za ludzi, którzy docierają do muzułmanów. Oni potrzebują Ewangelii, jak wszyscy inni. Zostali poddani praniu mózgów. Jest taka głupia idea, że jak będą dobrymi muzułmanami, pójdą do nieba i będą mieli 72 żony. Nie myślą nawet, że to oznacza 72 teściowe. No i że trzeba je nakarmić. Moglibyśmy długo o tym mówić. Kiedyś nagramy całą płytę tylko na temat zagrożeń płynących z islamu. Ci ludzie mogą być zbawieni i być dobrymi chrześcijanami. Bóg ich kocha, ale nienawidzi tego, w co wierzą. Zostali oszukani. Przeczytaj książkę pod tytułem Prorok. Jeśli chcesz zrozumieć historię islamu, tego jak powstał. Będziesz przerażony, jak zdasz sobie sprawę, kto go zapoczątkował i dlaczego. Poczytaj o tym. Po trzecie, szatan chce jak najwięcej ludzi powstrzymać od usłyszenia Ewangelii, dlatego teoria ewolucji trafia do podręczników. Dzieci mają alternatywne wytłumaczenie, jak powstał świat, więc nigdy nawet nie biorą pod uwagę szukania prawdziwego Stwórcy Wszechświata. Szatan użył różnych ludzi i metod, by osiągać swoje cele. Sprawia, że człowiek myśli, że jest Bogiem i to on ustala zasady. Wiedział, że doprowadzi do ludobójstwa. Gdy człowiek pomyśli, że panuje, decyduje wtedy urządzić świat tak, jak chce. Zabijmy tych, których nie chcemy tu mieć. Księga Ezechiela 28 mówi o Lucyferze. Doskonały byłeś w postępowaniu od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż odkryto w tobie niegodziwość. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojego piękna. Zniweczyłeś mądrość z powodu swojej świetności. Bóg powiedział, zrzucę cię na ziemię. Postawię cię przed królami, by się z ciebie naigrawali. O, jak upadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. To nie jest walka my kontra oni albo kowboje kontra Indianie. To walka szatan kontra Bóg. Do tego to się sprowadza. Szatan powiedział, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, będę jak najwyższy. A oto strącony jesteś do piekła, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają i przypatrują ci się uważnie, czy to ten mąż, który potrząsał ziemią? wstrząsł ziemią tak, że drżały królestwa, ziemię obracał w pustkowie, miasta burzył. W dniu sądu staniemy przed Bogiem, zobaczymy szatana przed strąceniem do piekła i spytamy, to jest on? Kto widział film Czarnoksiężnik z krainy Oz? Pamiętasz, jak w końcu zdali sobie sprawę, że za kurtyną stoi mały, stary człowiek i pociąga za sznurki? To on? To jest Oz? Tak będzie, gdy zobaczymy szatana. Żartujesz? To on? Kiedy byłem w Massachusetts, poszedłem zobaczyć Plymouth Rock, tam, gdzie dopłynęli pielgrzymi. Podeszliśmy do małego pawilonu i kaznodzieja powiedział, śmiało, powiedz to. Spytałem, co mam powiedzieć? Mówi, to, co każdy mówi, jak zobaczy Plymouth Rock. Spytałem, to to? Powiedział, tak, to to. Wszyscy tak właśnie reagują. To kamień tej wielkości z wyrytą datą 1620. Spojrzymy na szatana i spytamy, to on sprawiał, że drżały narody? Chyba żartujesz. A ludzie, którzy pójdą do piekła na wieczność, będą się czuć strasznie głupio, gdy zdadzą sobie sprawę, że zostali oszukani przez tak prostą sztuczkę. Byli tak zaślepieni. Kto z was dał się kiedyś nabrać, a potem czuł się naprawdę głupio? Zdarza się wam to czasem? Tak czują się ci, którzy idą do piekła. Ojej, to chyba jakiś żart. Szatan ma plany, by rządzić światem. Bóg siedzi w niebie i śmieje się. Gdy zaniepokoi cię cały ten nowy porządek świata, przeczytaj Psalm II. To bardzo uspokaja. Mówi on, czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Królowie ziemi powstają, książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, mówiąc, zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Oni mają plany nowego porządku świata, mają plany elektronicznej waluty, tak że nic nie kupisz bez chipa w dłoni lub na czole. Realizacja planów jest blisko. Chcą kontrolować planetę. Chcą kontrolować jedzenie, chcą kontrolować ludność. Chcą mieć pozwolenie, by ściąć trawę lub drzewo na twojej posesji. Mają plany, by rządzić światem. To poważna sprawa. Bóg śmieje się z tego. Oni planują zbudować swoje królestwo. Musisz przeczytać Księgę Daniela o tych królestwach. Bóg przepowiedział tam wszystko. Nabuchodonozor był złotą głową, prawie czyste królestwo, absolutna władza. Potem srebro, klatka piersiowa, ramiona, potem brzuch i uda z mosiądza, a nogi z żelaza, rzymskie imperium. Przeczytaj całą Księgę Daniela i zobacz 5 królestw. Ostatnie królestwo to, gdy 10 królestw próbuje się połączyć, ale jest w części z żelaza, a w części z gliny. Będzie słabe i rozpadnie się. W tych dniach Pan oderwie głaz z góry, bez użycia rąk i uderzy posąg w stopy. Bóg ustanowi własne królestwo. Zaczęło się od tego, że szatan oszukał Ewę w ogrodzie Eden. Spytał kobietę, czy naprawdę Bóg powiedział? Pierwsza rzecz, jaką zawsze robi szatan, to poddanie w wątpliwość Bożego Słowa. Powiedział, nie umrzesz tak naprawdę. Nie jest dobrze zaprzeczać Bożemu Słowu. Potem powiedział, Ewo, jak zjecie z tego drzewa, będziecie jak bogowie. To technika, której zawsze używał. Sprawia, że wątpisz w Boże Słowo. Potem zaprzecza Bożemu Słowu i mówi, wiesz, będziesz Bogiem. Będę Bogiem. O to chodzi w humanizmie. Plan szatana zawsze był ten sam. Sprawić, że zwątpisz, zaprzeczyć Bożemu Słowu, a potem ubóstwić człowieka, powiedzieć mu, że ewoluuje. Tego samego próbował z Jezusem. Powiedział, jeśli upadniesz i oddasz mi chwałę, dam ci to wszystko. Nie tak mu powiedział? To kłamca. Przede wszystkim to nie należy do niego. Szatan zawsze daje ludziom obietnicę. Powiedział, wszystko to dam ci, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Jezus powiedział, jest napisane. To właśnie masz zrobić. Jak diabeł naprzykrza ci się, zacznij cytować mu pismo. On tego nie znosi. Ale zna pismo naprawdę dobrze. Dobiera sobie pół wersu, zobacz w Biblii, co robił. Kapłan satanistyczny Aleister Crowley powiedział, że jego demony wyjawiły mu, że rok 2000 będzie znakiem końca zabobonu zwanego chrześcijaństwem i początkiem Złotego Wieku, w którym ci posiadający świat podbiją go i wstąpią na poziom boskości. No, panie Crowley, spóźnił się pan i nie wstąpi pan na poziom boskości. Skończył pan jako żarcie dla robaków. Szatan chce, byś myślał, że możesz ewoluować w Boga. To, w co wierzysz, determinuje to, jak postępujesz. Zawsze tak było na świecie. Biblia mówi, niech nikt nie sprowadzi cię na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na tradycji ludzkiej i na żywiołach świata, nie na Chrystusie. Filozofia znaczy miłość ludzkiej mądrości. Sofia to ludzka mądrość.